dzieciństwo moje wyglądało tak, że wychowywałam się bez prądu, z myszami, dlatego do dzisiaj boję się panicznie myszy. Jakiekolwiek lęki związane z tym, że moja rodzina gdzieś tam się rozsypie. A ja uważam, że nie, dlatego że my decydujemy o tym, jakie jest nasze życie, że my kierujemy swoim życiem tak, jak chcemy, czyli my sobie wybieramy to, czy chcemy być chorzy. Zapomnieć o wszystkim, stać na środku parkietu, tańczyć, bawić słuchać się. Jak typowa nastolatka. Tak, i bawić się jak typowa nastolatka, po której nie widać, że nie ma nogi, bo. I to dzięki Januszowi Rotkickiemu tak płynnie przeszłam z imprezowania na sport, która wprowadziła mnie w świat biegania po amputacji, bez nogi. Zobaczyłam, jak wyglądają protezy, zaczęłam wszystkiego szukać w internecie. No i wtedy ożyłam. Pamiętam, jak pierwszy raz ją założyłam, tą nogę, i 40 facetów biegało za piłką i grali tam mecza, a ja ubieram nogę, pokazuję, że nie mam tej nogi, ubieram inną protezę i naokoło boiska biegam. Jeżeli mam taką możliwość, żeby porozmawiać, że ucięte dwa palce to jeszcze nie jest koniec świata, bo osoby, które pozbywają się dwóch palców. Natomiast czasami na lotnisku są przerażeni, jak ja wyciągam rękę, żeby podnieść nogawkę i pokazać im protezę, bo wiem, że nieraz było tak, że ja wychodzę ze znajomymi, mam nogę do krwi obtartą, ale ja chcę iść, bo mi głupio powiedzieć, albo ja nie chcę z czegoś rezygnować, dlatego że mam nogę obtartą i mam siedzieć znowu w domu.